Ostatnie dni przed Świętem Zmarłych sprzyjają porządkowaniu grobów. 25 października podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzybierzy robili porządki na nieczynnym cmentarzu przy ulicy Mazurskiej w Policach. Cmentarz przy ulicy Mazurskiej jest nieczynny od 1961 roku, kiedy to miał miejsce ostatni pochówek. Wówczas władze podjęły decyzję o zamknięciu nekropolii z powodu braku miejsc. Spoczywa tu 200 osób. Najstarsza jego część powstała w pierwszej połowie XIX wieku od strony obecnych torów kolejowych. Następnie cmentarz w drugiej połowie XIX wieku powiększył się wokół, dochodząc do ulicy Mazurskiej, czyli do miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. W uznaniu historycznych walorów cmentarza wolontariusze wykonywali prace porządkowe w ramach autorskiego projektu Ocalić od zapomnienia. Do dziś jednak na tym cmentarzu zachowało się kilkadziesiąt powojennych grobów polskich oraz grobów zmarłych narodowości niemieckiej. Projekt będzie połączony z prezentacją historyczną. Głównym tematem prelekcji będzie cmentarz przy ulicy Mazurskiej. Oprócz niego wolontariusze porządkowali również elementy nagrobne na terenie lapidarium powstałego w 1998 roku w sąsiedztwie cmentarza. W przyszłym tygodniu również będziemy sprzątać groby w Trzebieży. Mamy nadzieję, że będzie nam pogoda sprzyjała. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego od lat uczestniczą w sprzątaniu opuszczonych grobów oraz odwiedzają nekropolię w pierwszych dniach listopada. Tymi działaniami chcemy uwrażliwić chłopców na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych. Zapalamy znicze, zachęcamy do refleksji. W tych dniach wspominamy również nieżyjących już wychowanków i pracowników naszego ośrodka. Od 1961 roku pochówki z cmentarza przy Mazurskiej przeniesiono na cmentarz przy ulicy Tanowskiej. Tu również od kilku dni mieszkańcy porządkują groby przed zbliżającym się Świętem Zmarłych. To największy cmentarz w gminie. W 2018 roku zakończono trzeci etap rozbudowy cmentarza od strony ulicy Piłsudskiego. W tej części zaplanowano 283 groby pojedyncze i 433 groby rodzinne. Miejsca wystarczy na 3 lata. Porządkując groby, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Nie wolno sadzić albo wycinać drzew i krzewów bez zgłoszenia tego administratorowi. Stawianie pomnika również wymaga zgody. Nagrobki można ustawiać tylko w granicach grobu. Każdy dysponent może oczywiście wykonywać wszelkie prace budowlane w własnym zakresie, może też zlecić wykonanie tych prac wyspecjalizowanym zakładom. Dysponenci grobu, czy też w ogóle wszystkie osoby, które zamierzają wykonywać jakiekolwiek prace kamieniarskie, ziemne czy budowlane na terenie cmentarza, którymi administruje zakład, powinni wcześniej dokonać w administracji cmentarza na piśmie odpowiedniego zgłoszenia i otrzymać oczywiście odpowiednie zaświadczenie pozwalające na wykonanie prac. Wjazd wymaga zgłoszenia w biurze administracji cmentarza oraz wniesienia opłaty. Nie ponoszą opłat osoby niepełnosprawne i powyżej 75 roku życia. Od ubiegłego roku uruchomiono automatyczne szlabany wraz z systemem monitoringu. Ruch samochodowy odbywa się wyłącznie za ich pośrednictwem. Czas udostępnienia miejsca do pierwszego pochówku wynosi 20 lat. Potem należy wnieść opłatę za kolejnych 20 lat. Przypomina o tym tabliczka z informacją o braku opłaty. W 2018 roku przeniesiono do mogiły zbiorowej szczątki 5 zmarłych zlikwidowanych nieopłaconych grobów. W związku z Dniem Wszystkich Świętych w dniach 29, 30, 31 października oraz 1 listopada wprowadzona zostanie dodatkowa bezpłatna komunikacja miejska. Autobusy będą kursowały na dwóch trasach co pół godziny.